Widzicie Państwo, jakie to tłumy. Naprawdę. Proszę Państwa, wody pełno. Taki Polaczek, czarna koszulka, to co Państwo widziałyście, tam poleciał do przodu w kierunku Marek. To jakaś taka kolejna osoba, co mówi sorry. No to proszę Państwa, takich żebraków tutaj nie brakuje. Proszę Państwa, no jak jedziemy z centrum Warszawy specjalnie tutaj dla draki, żeśmy tutaj wysiadli, szybciej żebracy biegiem. Proszę Państwa, no to tam w tym centrum informacji turystycznej, proszę Państwa, są taska, bo tam zawsze jakiś dziad, jakaś dziaduwa zagaduje, no bo przecież taka jedna na dyżurze zostanie, no to przecież ona nie ma co robić, musi z kimś pogadać. Żebraczo. I ta dziaduwa taka ruda, wielkocielna, proszę Państwa, gruba, wielka, nawet jej Amerykanka powiedziała, że piękna jesteś, że jesteś piękna. No bo tak, wiecie Państwo, Amerykanka przyjedzie, to myśli, że jak rzeczywiście Afryka do bungli, do dżungli, bungli, dżungli, baragundli, do buszu. A tutaj takie pięknie wyjaśniła, no i po angielsku zresztą, i te pan dwaj. Ja mówię o sprzątaczce teraz, taka chuda i ciągle zagaduje tę grubą rudawą i że jest ciężkie życie dla niej, bo ciągle coś sprząta i efektu nie ma. No to więc, proszę Państwa, tysiące spraw tam poruszyło, jak mi się tam zdążyło ponaciskać tylko na tym komputerze, jak to te dziadówki, co, albo nie wiem, bo one mają nazwę, albo co, te dziadówki katolickie, albo nazwę mają, nie wiem. One tak funkcjonują salce sonistycznie. Także co cyganka idzie, mordo przewraca i mało ci nie wejdzie, wiesz? No i jeszcze kurwa dziad gada katolicki. Ten poszedł, Państwo zobaczą, do Dominika podobny, jeszcze się gapi. I tańczy w czarnej bluzeczce, koszulce. I tak jeszcze tańczy, kurwa, i to słownictwo, no bo tutaj wiecie Państwo, stąd pochodzi wasza ta Barbara Blog. Jak Państwo włączą Barbara Blog w internecie, to strasznie dużo ludzi ogląda to jej kurwa, 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 kurwa. Natomiast Państwo zobaczą, tutaj stoją Świadkowie Jehowy, brat z siostrą, prawda? No to mało kto chce te strażnice czytać, czy przebudźcie się, bo to wiecie Państwo, wolą i film, i w kolorze, i stereo, i mają, i taką mówią, że to jakaś pijacka, ta barwa. Tak mówią, no różne są, no wiecie Państwo. Ile jest osób, tyle jest opinii. Farma, 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 farma. Wolą, wiecie Państwo, tego typu filmy oglądać. Nawet taki
film eksperymentalny tam puszczono na tym kanale Barbara Block, że przychodzi do niej taka paloniska, gruba i tłusta i takie okularki okrągłe, proszę Państwa, dwa oczka i mówi do niej, i proszę Pani, jak Pani się nie wstydzi tak przeklinać i tak brzydko mówić, przecież cała katolicka Polska, a cała Polska Ciebie słucha, chcę powiedzieć do niej, a Ty wariatko, a Ty przeklinająca, a Ty idiotko, do tej Barbary Block, nie? Idziemy w kierunku Marek, tam dalej, na Anglo-Ameryka, Białystok dalej. Proszę Państwa, a idziemy z tej sali kongresowej i opowiadamy tutaj różne rzeczy, co dotyczy Warszawy, tutaj na Mazowszu nad Wisłą, to co dotyczy tej katolickiej Polski. I proszę Państwa, i ta Barbara Block do niej mówi, do tej grubej poloniski, no bo dzisiaj też, a tutaj Państwo zobaczą, oglądacie taką grubą, co siedzi po lewej stronie, tutaj nawet taka bardzo otyła pani Wasiak, prawda? Oj, wspaniała ta Wasiak, przytyła chyba na jakąś karę bożą. No i ta Barbara Block mówi do niej tak. Mówi, zobaczcie ludzie, zobaczcie, patrzcie Państwo, jak jej się buzia nie zamyka w tej polonistce grubej, o czarnych okularach. A ona, ta poloniska, mówi, dobra, dobra, pocałuj w dupę dobra. I takie te słowa łatwo przez gardło przeszły, że od razu widać, że to film taki sztuczny, nastawiony. Taki no, prosty, taki prostacki, sztuczny i nastawiony. No lepiej zrobić coś prostego, ale tak naturalnie, tak nie za wszelką cenę, tak jak to my robimy. Także proszę Państwa, my czasem do jakiegoś tam poziomu się zniżymy czasem. Ten z kolei nasz poziom wyskakuje aż ponad poziomy. Państwo zobaczą, no jeszcze stoją Świadkowie Jehowy, bo ostatnio jak tutaj nasze Radio Tok FM Euro Conchito Extra było, no to oni w jednej sekundzie się zmyli, proszę Państwa. W jednej sekundzie się zmyli, nie ma. Państwo zobaczą, tutaj ci brązowi coś zostawili, zaparkowali. No, na lotnisku Okęcie Chopina w Warszawie to zaraz Karol i inni, Karol i Świta, by podeszli i zaraz mandat, kara by była, że w niewłaściwym miejscu ustawiony autobus, samochód. No jeszcze tego brakowało, żeby autobus. Także proszę Państwa, no jedziemy właśnie stamtąd, tam gdzie ten Florian to jeszcze mało. Tam z trasy WZ, gdzie Państwo widziałyście i z boku, i z daleka, i z góry, i z drugiego boku, że pełno wody, no bo proszę Państwa, Wisła szeroka, tu nie Tamiza, tu nie Loara, tu nie Anglia, tu nie USA, tu nie Stan, tu jest Polska środka, katolicka Polska, a środka, a te spiczaste i czerwone, bo wiecie Państwo, przynajmniej jeszcze te ewangelickie kościoły, to byłyby jakieś szare, nie? A to czerwone, bo to przecież katolicy. Także proszę Państwa, jedziemy tam z tej sali kongresowej, no i ta sprzątaczka, ta dziaduwa, tam zawsze jakaś dziaduwa nadaje. Bo u nas to radio, wiecie Państwo, to KFM Euro Conchito Extra, macie z nim kontakt, no, permanentny, proszę Państwa. No jak nie, no to nie, no to trzeba poczekać, aż się ktoś odezwie. Tam natomiast, proszę Państwa, w tej informacji turystycznej, sprzątaczka dzisiaj się rozgadała, jakie ma ciężkie życie, że tamta dyrektorka jej nie rozumie, nie chcą jej dać większej pensji, nie chcą jej dać jakiegoś wiadra, jakieś coś. I tak cały czas dziaduje, bo to przecież, wiecie Państwo, do kombinowania, jeśli jej czegoś brakuje, wcale to są mistycznego kombinowania, podpotrzywania się, udawania do oszustw jej kolejnych, no to ona to powie, jak nie o wiadrze dzisiaj powiedziała. To tamte. I Państwo zobaczą, jak te żebraczki, jak one kręcą, jak one kombinują, robić im się nie chce. To więc ziewa. Potem przyszła ziewa, jakaś dziaduwa leży na plecaku. Ja wiem, że ciśnienie spadło, że deszcz spada. Od teraz nie, ale od czasu do czasu. Teraz zaczyna znowu, skoro jaka burza była straszna. I proszę Państwa, ta żebraczka, ta sprzątaczka, no bo przecież tych salcesonistycznych żebraczek to w Warszawie chyba nie brakuje. Ona gada, jakie jest ciężkie życie. Natomiast tam, jak są te dwa komputery, proszę Państwa, to po prawej stronie komputer ma taką plamę, jakby gołąb, no ze starówki tutaj z Mazowsza, polski gołąb, nasrał. Taka duża plama i takie główienko jest. Ja mówię, no jeszcze tego brakowało, ale rzeczywiście w tym Pałacu Kultury Stalina i Lenina, w sali Warszawy.
Warszawskiej, jak był wernisaż, ale to było już dość dawno, były piękne obrazy i wielkie takie, 1,5 metra na 2. To tam jak było otwarcie i było bardzo dużo wina, nie, wernisaż był bardzo udany. Z tym, że proszę Państwa, popsuły trochę gołębie. No bo tam te gołębie, jak te gołębie, proszę Państwa, latały pod sufitem tej sali warszawskiej, no to przecież one no narobiły kłopotu te gołębie. Także pozdrawiamy Państwa serdecznie. Pokażmy te wiatry, proszę Państwa, niebiesko. Tu będzie metro. Tu będzie wejście do metra. Także Polska, postaw się, zastaw się. Tu będzie wejście do metra. Proszę Państwa, no i ta sprzątaczka, bo my jedziemy tu przez ten Kerfurek. Sprzątaczka Pałacu Kultury Stalina i Lenina. Że tego nie ma, że tamtego nie ma. No ale już od tygodnia ten komputer jest zasrany, proszę Państwa. No i jest ta plama główna po macoszego. No plama taka po gołębiowe gówno. No to dlatego mówię o tej sali warszawskiej i o tym wernisażu pięknym i udanym, że tamte gołębie latały, żeby pokazać, żeby byśmy wiedzieli, że tam w Pałacu Kultury Stalina i Lenina, no to pomimo, że to nie kościół, nie cerkiew, to gołębie latają, prawda? Bo to zawsze mówią, o, w kościele gołębie latały, srały i nawet kaszlały, tak samo jak i ci wyznawcy papieża, Matki Boskiej, Ostrobramskiej, Częstochowskiej, Rzymskiej, aby nie krymskiej, bo tu prawosławnych nie ma, naśladując tych katolików, którzy i żebrzą, i kaszlą. No i proszę Państwa, tej sprzątaczce, o co chodzi? Prosta sprawa, że nie domyśliło się, aż chciałam powiedzieć, proszę Państwa, przy tych obydwu dziadówach, tej tłustej, grubej, rudej i tej chudej sprzątaczce, no mniej niż zero, że jest plama, dziadówa gada, a nie ma komu tego zetrzeć. No i co? Także Państwo zobaczą, jak te żebraczki tu w Warszawie pracują. Prechodówki katolickie stołecznego miasta Warszawy. Czy to nie lepiej jest pojechać, proszę Państwa, do Anglo-Ameryki Białystok? Czy to nie lepiej jest odwiedzić Alicję Sochę, proszę Państwa, w Anglo-Ameryce Białystok, która stąd uciekła, z tej wiochy chińskiej, 3-milionowej, z tej wiochy chińskiej, 3-milionowej wiochy, największej chińskiej wiochy na świecie, jak amatorzy chodzą. Amatorzy, proszę Państwa, kopyta mają w kieszeniach tutaj w Warszawie, w katolickiej Polsce, a na Mazowszu na Wisłę. I Państwo zobaczą, stoją ci świadkowie i hop, i czekają. I nie ma chętnych jakoś, tak, do czytania strażnicy, przywódźcie się książek. A przecież ja praktycznie wszystkie to mam, że żebraczka już teraz siedziała, ona tak biegła. Ja mówię, szybciej, szybciej, bo nie zdążysz. Ale wiecie Państwo, rzeczywiście już jest czerwone i lada moment i policja za dupę chwyci. No i nie ma się zmiłuj, bo wiecie Państwo, zarząd transportu miejskiego to jest tak, żelazna. No jak pod 51 nie będzie, to będzie na pewno pod 61. Tutaj w Warszawie. Dlaczego ta żelazna w Warszawie jest taka wielka, duża, rozbudowana? No dlatego, że tam no oni bardzo skutecznie chcą zbierać, proszę Państwa, wszystkie fundusze, wszystkie pieniądze z przejazdów bez biletu. Tutaj o takim na przykład co na Targówek i na Ursus i z powrotem z Warszawy do Warszawy. Także te, proszę Państwa, takie te dziadóweczki jeżdżą i żebraczo kaszlą w tych autobusach miejskich stołecznego miasta Warszawy. Tutaj świadkowie Jehowy na Szwedzką mogą jechać z Pragi południe i kaszlą i mówią, o, ja wiem, o co chodzi. Że ja mówię, no jak ty możesz, żebraczko, wiedzieć, o co chodzi, skoro nie miałaś w ręku Pisma Świętego w życiu, ni razu, nigdy. No bo jak się tak rozmawia, wiecie Państwo, z osobami, no to przecież one nawet nie mają pojęcia, co to jest Biblia, bo one myślą, że to jest brewiarz, bo one myślą, że to co? Że to jest książeczka do nabożeństwa, a Świadków Jehowy nie spotkasz. Proszę Państwa, ci Świadkowie Jehowy, którzy są za nami, wróćmy się tak dyplomatycznie, żeby to nie był wrzask dnia codziennego. Tam stoją, proszę Państwa, na czole tego samochodu Straż Miejska. Są z Anglo-Ameryki Białystok, przyjeżdżają codziennie. A do Anglo-Ameryki Białystok to gdzie? No, 185 kilometrów, to nie jest 5 kilometrów. 5 kilometrów albo 9 to może być, proszę Państwa, tam do tych marek. Jak Państwo pojedziecie 517 i dojść. A najlepiej 190, to 190 dojeżdża do samych marek,
za M1. I proszę Państwa, jak te dziadówki tutaj tak żebraczą i kaszlą i tak narzekają, tak opowiadają, to co dopiero mają powiedzieć tacy bezdomni, którzy na zachodnim, proszę Państwa, siedzą na przystanku i nie mają nic do roboty, czekają, ale nie mają też nic do utraty, do stracenia, siedzą i na co one mają, oni mają narzekać. Gdy ta dziadówka sprzątaczka, no jedna i druga, no bo jedna drugą wciąga i tak gadają, proszę Państwa. No ten 517 to tak jak nasza kamera sztuka wszędzie pokazuje, jedzie tam prosto, potem w lewo skręca, potem przez centrum Warszawy na Ochotę jedzie ten tunel, co Niemcy zgazowali, proszę Państwa, 200 tysięcy Polaków, że Żydzi nie chcieli, żeby się to wydało, no bo tylko Żydzi, przecież dotacje tylko Żydzi, ubezpieczenia pobierają od Niemców itp. I tamte. Proszę Państwa, problem jest w katolickiej Polsce. A problem, dlaczego? Dlatego, że w Ukrainie, no, nieciekawie. Ci od Putina, proszę Państwa, wojska, czołgi, wozy opancerzone i posiłki nowe. Także rzeczywiście trzeba było tutaj nie szaleć pod tą kolumną Zygmunta, z tym krzyżem waszym katolickim, którą, no co, no, tu jest firma katolicka pod nazwą co? Albo tu jest firma katolicka pod nazwą nie wiem. Trzeba było nie szaleć, moi drodzy. Trzeba było nie szaleć tam, żeby po prostu wspierać tę Ukrainę. No każdy człowiek, jak można człowiekowi przez ramię zaglądać, co on w komórce ma, gdzie, co on czyta, gdzie, podglądać czy telefony, czy... Nie wolno, możemy o tak ogólnie, tak jak kamera sztuka wszędzie, artystycznie Państwo zobaczą, kamera sztuka wszędzie, artystycznie tak pokazuje, na przykład kierunek na marki, to jest 190 na marki, a potem stamtąd dopiero do Anglo-Ameryki, Białystok, setki kilometrów, to jest strasznie daleko, bo przecież Warszawa to nie jest Anglo-Ameryka, Białystok, Warszawa to jest katolicka i dlatego znalazła sobie koleżankę, Warszawa w postaci Ukrainy. I teraz tak jest, jak mówi Ewangelia, proszę Państwa. A gdy znajdzie, no kto znajdzie? No taki sekciarz. Swojego kolegę czy koleżankę. Biblia to mówi inaczej. Biblia mówi, że współwyznawcę. A gdy znajdzie już takiego, ten odstępca, podobnego współwyznawcę, to czyni go stokroć gorszym od diabła. I teraz, proszę Państwa, to co się dzieje na tej Ukrainie, to nawet tamte samoloty zestrzeliwują itp. Straszne rzeczy się dzieją. Także, proszę Państwa, koleżanka, koleżankę, Warszawa, Ukrainę znalazła. Warszawa katolicka, Ukrainę katolicką znalazła i uczyniła ją stokroć gorszym od diabła. Proszę Państwa, trzeba umieć odróżniać, bo ten Janek Witek ma depresję, ma schizofrenię i on miesza. Ja mówię, nie mieszaj Wania, nie mieszaj Wania, zasrany Wania. On ma te majtki zasrane zawsze, jak siada na tym stole śpiewającym się przy komputerze, to siedzenie jest zasrane, no bo on ma te majtki z dziurami zasrane i dopiero jak ta Litka przyjedzie, to ona opiera mu ten, ja mówię, słuchaj Litka, ty jesteś nasza przyboczna i to jesteś nasz plan B i możesz, kochana, tutaj prać te majtki Jankowi, bo on lubi dziury zakładać, takie jak to. Także proszę Państwa, rzeczywiście Warszawa znalazła sobie koleżankę w postaci Ukrainy i teraz wiecie Państwo, no tym Ukraińczykom to najlepiej teraz uciekać tutaj do Polski katolickiej, a do Warszawy. No, katolik do katolika, katoliczka do katoliczki. Dlaczego, proszę Państwa, Ukraina jest katolicka? Katolicka jest, bo oni wierzą w papieża, to są grekokatolicy, to nie są czyści prawosławni. Dlatego też Putin, czysty prawosławny, ten Krym zabrał sobie, a tę Ukrainę niech sobie robi co chce, niech się przymierza z Warszawą katolicką. Także tu nie ma prawosławnych. Niech Państwo sobie to sprawdzą. Tutaj jest ta arteria, tam jak Zmarek Państwo, wróćmy. Zmarek, jedziecie, prawda, tutaj przez Zmarek na Ursus na przykład. To tutaj to prawda jest na przykład na tym skrzyżowaniu, tam dalej jest cerkiew, której nie widać, prawosławna, ale katolicka Warszawa nie wie, co to jest ta cerkiew prawosławna. Katolicka Warszawa w ogóle nie interesuje się cerkwią prawosławną i katolicka Warszawa do tej cerkwi prawosławnej nigdy praktycznie rzecz biorąc nie chciałaby wejść.
nie chciałaby wejść. Może troszeczkę jak wejdziemy teraz, żeby zobaczyć te pociągi do tłuszcza, pokażmy cerkiew świętej Marii Magdaleny, bo to przecież widać tutaj po lewej stronie mamy niebieską wiatę, czyli wejście, proszę Państwa, do metra, a tu cerkiew. No właśnie, macie Państwo tłuszcz, prawda, że to tłuszcza. Że możecie Państwo tutaj jechać do tłuszcza. Proszę Państwa, tłuszcz to jest tak 1/3 drogi, jakby do Angloameryki, Białystok. Angloameryka, Białystok jest do przodu dalej, bo jest tłuszcz, potem Małkinia i potem jeszcze nie wiadomo co. Także już pewnie odjeżdża do tłuszcza. Że już odjedzie, proszę Państwa, do tłuszcza. 603. Także proszę Państwa, do tłuszcza, potem jest Małkinia, potem Łapy, Szepietowo, Czyżew, tam Szepietowo, Łapy i Angloameryka, Białystok. Także proszę Państwa, my nie jesteśmy w Angloameryce, Białystok i dlatego tutaj nie ma tych prawosławnych. Dlatego widzicie Państwo, wy jako ci katolicy, którzy ani Biblii nie mieli w ręku, ani Koranu, ani Księgi Mormona, ani nic, tylko nawet może coś koło was latała, jakiś brewiarz albo latała książeczka do nawożeństwa. Także po prostu Polacy to ciemny naród. Dlaczego mówi się, że parafianin to jest człowiek ciemny, zadawany, przesadny? Wasze to słowo, ta nazwa, co? Ani nie wiem, to wam nic nie pomoże, bo wy wierzycie w papieża, papież was oszukał. Zawsze mówiliście, że papież nieomylny. Co nieomylny? Ile popa, ile głupot ten papież zrobił nawet? Henryka z Anglii kiedyś trzymał 3 dni na lodzie, na boso. Także to są takie rzeczy niestandardowe, niehumanitarne, żeby króla angielskiego księcia żebrak ten papież trzymał gdzieś tam. Się rozsiadł, się rozłożył ten papież i powiedział: och, ty się stoi, ty się leży, to mi się należy. I tam rzezie, i tam morderstwa w tym Rzymie, proszę Państwa. A tutaj w dobrej sprawie ten król Henryk przyjechał i na audiencję czekał aż przy. Także proszę Państwa, zapraszamy do tłuszcza i tam dalej na Angloameryki Białystok, ale zawracamy i z powrotem, co my tu mamy? Warszawa Katolicka Polska A. Tutaj te autobusy 517, tak jak mówię, że Państwo macie dobrą komunikację, 517 gdzieś tam Zacisze, a Ursus. No to jest dobra komunikacja, bo to jest rozpiętość i dobre połączenie. Proszę Państwa, nie mniej za pół godziny jeździ tak samo jak i 521. Standardy są fatalne, proszę Państwa, bo to nic nie chce jechać. Możecie jeździć 2 godziny na tych. Dzisiaj na starówce też ludzie czekali, ale po burzy było powietrze i te autobusy jakby się pochowały. Wiecie Państwo, tutaj tego śniegu troszeczkę, minus 5 stopni, jak na pierwszy śnieg w zimie, to momentalnie nic nie jeździ w Warszawie. Dlatego też dzisiaj po takiej burzy na starówce kolumna Zygmunta, Teatr Wielki, Bristol, gdzie złodziejka mleka Margaret Thatcher mieszkała, kiedyś gościła, czekali ludzie bardzo długo. Także byle co w Warszawie i problemy są. Dlaczego? Dlatego, że nie ma standardów jeżdżenia, podróżowania po Warszawie. Także proszę Państwa, tutaj można jechać prosto do Angloameryki Białystok. Mężczyzna, co usiadł, to tak rzucił papier ze śmietniczki, niecelnie to musiał stać i potem siadał jeszcze raz po wyrzuceniu ponownym. Po co to takie coś? Trzeba wstać, wyrzucić i nie kompienować. To zobacz, jakie piękne tory. Amatorzy, kopyta w kieszeni. Także amatorzy XXI wieku powinni przyjść do Świadków Jehowy i sobie wziąć jakieś gazetki do poczytania, bo te siostry jeszcze widzę, że stoją, prawda? Jest nawet 3 osoby. Czerwona, biała, koszulka, jeśli ten czerwony jest z nim. I stoją. Także stoją nasi świadkowie, niech stoją, tak. Jeszcze nas tu nie było, proszę Państwa, dzisiaj na Wileńskim Kerfurku. Za wszystkich amatorów zapraszamy do Świadków Jehowy. Taka kopyta w kieszeni trzymają amatorów ze Świadków do Biblii. O, Państwo zobaczą, że ksiądz katolicki wasz zboczony. Dokładnie najpierw na tłuszcz, a potem do Ameryki, do Angloameryki Białystok. Proszę Państwa, do Tesco jedźmy w kierunku oczywiście Marek. No już tych świadków nie będziemy to pokazywać, bo oni się mogą speszyć, zapeszyć i przestraszyć. Proszę Państwa, no cóż, jakie są opinie na temat Kerfurka?
No, życie ciężkie. Oni tutaj strasznie ludzi nabierają, oszukują. I te winogrona, te same winogrona. 3,99. Ja miałam, proszę Państwa, po ile? Po 70 chyba 9 groszy tam były. Dużo brakowało do złotówki. No, w Carrefourku Reduta naprzeciwko City Deblu. No, choć wczoraj to kupiłam może ze 3 kilo. Dzisiaj jeszcze dużo do zjedzenia i z lodami. Wczoraj dużo żeśmy sobie zjedli. Także Państwo zobaczą. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć razy i pół drożej. Także proszę Państwa, witamy Państwa serdecznie. No cóż, zbierają, proszę Państwa, miastożercy, katolicy, z Was pieniądze. Także zapraszamy do Tesco. W takim razie, proszę Państwa, skoro tutaj tak te pieniądze zbierają, no, a tam jak będzie przejeżdżać przez skrzyżowanie, no to no, mieszka i wejść też do Magdaleny Świętej. Ciekawości, no bo to wstyd, żeby taki katolik, to wierzy w papieża, Matkę Boską, bo to zawsze Warszawa to Matka Boska, tu nie mam idea, są tam ze braci. Wstyd, żeby oni nie weszli tam do tej Magdaleny. Ciekawości. Jak dziadyga szła tutaj po mojej lewej stronie, tak się gapiła, a wsipskie to, a ciekawe, ja my no właśnie wejść tam do tej Magdaleny, specjalnie tam podeszłam do tych świadków, żeby tam po prawej stronie, po drugiej stronie tej całej, proszę Państwa, Solidarności pokazać cerkiew Świętej Marii Magdaleny. Przecież to nie jest jakiś metod arabski tak naprawdę, ale to specjalnie przecież nasze radio, to TFM Eura Konfita Ekstra jest edukacyjne. Nasza, proszę Państwa, telewizja, proszę Państwa, jest edukacyjna. Zapraszam.